Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Łomży przygotowuje się do przeprowadzenia tegorocznych matur. Choć podstawowe zasady egzaminów pozostają bez zmian, to będą obowiązywały szczególne obostrzenia sanitarne. Matury rozpoczynamy 8 czerwca, czyli w poniedziałek. Rozpoczynamy językiem polskim. No i w odniesieniu do roku ubiegłego następują pewne zmiany, które wynikają przede wszystkim z obecnych warunków, czyli pandemii. W związku z tym dyrektorzy szkół są zobowiązani do przygotowania i podjęcia stosownych działań, które wynikają z zaleceń dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektora Okręgowej Komisji, Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym musieliśmy zwiększyć liczbę sali, liczbę komisji. Dostosowaliśmy do takich właśnie zaleceń, które wynikają z konieczności zachowania pewnych odległości, pewnego sposobu rozmieszczenia i zdających, i komisji nadzorujących. Wiadomym jest nam wszystkim, że wynosi to nie mniej niż 1,5 metra. Poza tym ławki, krzesła, wszystkie urządzenia, które są, muszą być dezynfekowane. Nauczyciele, którzy pracują w zespołach nadzorujących, są wyposażeni w rękawice, maski lub przyłbice. Również podczas odbioru zadań egzaminacyjnych maturzyści też są zobowiązani do zachowania właśnie też rygoru, prawda, bezpieczeństwa. Też muszą posiadać po prostu maski po zajęciu miejsca. Taką maskę mogą zdjąć. Ponadto, no, tak jak każdego roku w naszej szkole jest to około 170 osób zdających, w związku z tym, żeby nie było też natłoku, będziemy musieli rozmieścić po prostu odpowiednio wejścia. Myślę, że będą to albo 2 lub 3 wejścia, które będziemy musieli przygotować. Na pewno będzie odrębne wejście dla osób, które będą zdawały egzamin w sali gimnastycznej. No i oczywiście osoby, które pracują w zespołach nadzorujących, muszą podczas egzaminu zachować pewien rygor, czyli obserwując, będą po prostu zobowiązane do noszenia masek, rękawiczek. Podczas rozmowy, prawda, czy też udzielania instrukcji, również tego typu rygory będą po prostu musieli zachować. Uczniowie, którzy w czasie przerwy między jedną a drugą częścią egzaminu zostają w szkole, w zasadzie powinni tę szkołę opuścić po to, żeby po prostu można było przygotować, zdezynfekować pomieszczenia. Musimy również zabezpieczyć stosowne szatnie, ponieważ no, ze względu na, prawda, wytyczne, te powiedzmy obwarowania też muszą być zachowane. No i myślę, że większość po prostu tych wskazań, które wynikają z, prawda, z przedstawionych przez naszych zwierzchników zaleceń, no mam nadzieję, że uda nam się po prostu spełnić i mam nadzieję, że matury będą przebiegały w naszej szkole w sposób właściwy i spokojny. Kalendarz został już ogłoszony, więc najistotniejsze są te pierwsze 3 dni, czyli 8, 9 i 10, ponieważ zdają wszyscy po prostu uczniowie, natomiast później już od poniedziałku, w zależności od przedmiotów, od wyborów uczniów. No w pierwszym dniu myślę, że będziemy tutaj proponowali naszym absolwentom troszeczkę wcześniejsze przyjście. Myślę, że będziemy wpuszczali gdzieś od godziny 8:15, może 8:10. Musimy po prostu jeszcze rozdysponować po prostu wśród maturzystów informację dotyczącą, kto do jakiej sali po prostu będzie przydzielony i wchodzi, żeby uniknąć zamieszania przy wejściu. Szczególne wymogi organizacyjne dotyczą uczniów oraz członków komisji egzaminacyjnej. Osoby, które przystępują do egzaminu, są zobowiązane wykorzystać swój sprzęt. No, w chwili obecnej głównym takim podstawowym sprzętem to jest długopis, prawda, i powiedzmy cyrkiel, linijka i tak dalej, więc to muszą być sprzęty przyniesione przez ucznia. W przypadku, jeżeli uczeń, powiedzmy, nie będzie dysponował, to jesteśmy w stanie zabezpieczyć, z tym, że no, przed przekazaniem uczniowi musimy to w sposób, prawda, stosowny, no, zdezynfekować. Czy uczeń może wnieść własną wodę, natomiast żadnych innych po prostu środków spożywczych, czy też nie może być po prostu wniesionych na salę egzaminacyjną.
Na zakończenie dyrektor Jerzy Łuba jeszcze raz zwraca uwagę na zachowanie wymogów sanitarnych. Szkoła zapewni dezynfekcję przy wejściu do szkoły oraz przed wejściem do klas. Każdorazowo dezynfekowane będą także pomoce naukowe, z których w czasie matury będą korzystali uczniowie.